drodzy Państwo, to wielki zaszczyt, że dzisiaj, w uroczystym dniu, kiedy mamy możliwość podzielenia się z Państwem naszą radością z powodu otwarcia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konarzewie, że Państwo z nami jesteście. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to. Przygotowywaliśmy się do tego dnia bardzo długo i dlatego taka wielka radość. Szczególnie cieszy mnie, że jest wśród nas tak wielu znakomitych gości. Jest pan Jan Krapkowski, starosta powiatu poznańskiego i wicestarosta. Jest pan wicestarosta, pan Zygmunt Jerzewski. Jest pani poseł, Małgorzata Adamczyk. Jest z nami pan dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pan Grzegorz Naranowicz. Jest z nami radny Sejmiku Wielkopolskiego, pan Waldemar Witkowski. Jest z nami pani dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, pani Aleksandra Kowalska. Jest też pani Alicja Kobus, prezes gminy żydowskiej. I jest z nami ksiądz proboszcz parafii Konarzewo, ksiądz Krzysztof Różański. Jest również książę Stanisław Czartoryski. Myślę, że ten tytuł dalej jest obowiązujący ze swoją małżonką. Są przedstawiciele wielu organizacji. Są radni powiatu, których serdecznie witam na czele z panem wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, panem Markiem Lisem. Pozwolą Państwo, że imiennie powitam niektóre osoby, między innymi nowego radnego powiatu, czyli pana Zbigniewa Tomaszewskiego, który jest Jest z nami również pan prezes Stowarzyszenia Warsztaty Terapii Zajęciowej Promyk w Dobiewcu, pan Bogdan Maćkowiak. Są z nami wójtowie lub burmistrzowie niektórych gmin zaprzyjaźnionych, ale tu w pierwszym rzędzie widzę panią wicewójt gminy Tarnowo-Podgórne, panią Szkurłat. Są z nami radni z pozostałych zaprzyjaźnionych gmin, które partycypowały w budowie tego pięknego obiektu. Są radni gminy Dopiewo, gminy Tarnowo-Podgórne, gminy Komorniki i gminy Stęszew, ale również z innych gmin przedstawiciele społeczności czy również samorządów. Są przedstawiciele organizacji, sołtysi, są też dyrektorzy również różnych ośrodków. Wszystkich Państwa, proszę Państwa, witam bardzo, bardzo serdecznie. Nie sposób wymienić imienia i nazwiska wszystkich osób, więc proszę o wybaczenie, jeżeli
kogoś wprost nie wymieniłam. Na koniec pozwolę sobie tylko dodać, że są wśród nas nasi goście z gminy Dalbo-Deberlitz i to są dwie wspaniałe osoby ze świata kultury. Drodzy Państwo, myślę, że nie powinnam mówić długo. Sama prezentacja osób, które są wśród nas, zajęła troszkę czasu. Chciałabym wszakże powiedzieć chociaż trochę, w jaki sposób doszło do tego, że oto cieszymy się dzisiaj tak pięknym obiektem. Kiedyś przed laty ten budynek został wybudowany przez społeczność Konarzewa za sprawą pana Tadeusza Kościuszki, dyrektora kombinatu PGR Konarzewo. Bardzo długo, przez wiele lat służył on społeczności i wiele wspaniałych imprez tu się odbyło. Myślę, że będą Państwo mieli okazję poprzez foldery, które przygotowaliśmy, jak również poprzez wystawę, obejrzeć i przeżyć poprzez oglądanie tych zdjęć, które wystawiliśmy, jak to drzewiej bywało. Ale przez lata ten budynek pozostawał pusty. Kilka lat zniszczał bardzo mocno. We władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych sięgnęliśmy po niego i postanowiliśmy przeznaczyć go na taki szczytny cel, czyli przeznaczenie zarówno dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych, jak również na potrzeby kultury. I tu muszę podziękować nie tylko agencji za to, że przychyliła się do wniosku gminy, gmin kilku, ponieważ zarówno gmina Bóg, jak również gmina Stęszew i Komorniki występowały razem z gminą Dopiewo o przekazanie tego budynku na takie właśnie potrzeby. Nie byłoby jednak tego przekazania, gdyby nie jedna bardzo ważna osoba, czyli pan Stanisław Czartoryski. W imieniu swojej rodziny zrzekł się gruntu, na którym posadowiony jest ten obiekt. I dzięki temu Agencja Nieruchomości Rolnych zdecydowała się przekazać obiekt gminie. Myślę, że... teraz Agencja Nieruchomości, jak też rodzina państwa Czartoryskich nie żałuje tego kroku i dzisiaj razem z nami cieszą się Państwo z efektu tego działania. W roku 2010 obiekt został przekazany gminie Dopiewo i wtedy zaczęliśmy myśleć, jak go wyremontować. Na początku Stowarzyszenie Promyk razem z rodzicami podjęło pierwsze kroki, które pozwoliły na uprzątnięcie terenu, również wnętrza tego obiektu. Pewne kwoty finansowe nawet poniosło stowarzyszenie, ażeby te pierwsze prace wykonać. Później gmina postanowiła zrobić projekt z prawdziwego zdarzenia. Odbył się przetarg i przystąpiliśmy do budowy. Ale zanim to jeszcze nastąpiło, kilka miesięcy trwały negocjacje pomiędzy gminami, starostwem powiatowym. Dwie gminy, Stęszew i Komorniki, również gmina Dopiewo i starostwo powiatowe, wspólnie zdecydowaliśmy się na wyremontowanie połowy tego obiektu, części, która z góry zakładała, że będzie przeznaczona dla Stowarzyszenia WTZ Promyk. W tej części, w której teraz jesteśmy, nie byłoby jej prawdopodobnie, gdyby nie nowy podmiot, partner, który zdecydował się wyciągnąć do nas ręce i na wniosek, który w postępowaniu konkursowym złożyliśmy jako gmina,
Otrzymaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na drugą część obiektu, który wyremontowaliśmy wspólnie z ROPS-em. Serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu sercem za zrozumienie potrzeb osób niepełnosprawnych, za zrozumienie tego, co najważniejsze. Myślę, że te słowa Jana Pawła II najbardziej oddają treść tego, co na co dzień powinniśmy czuć, realizować wzajemnie dla siebie. A szczególną troską musimy otaczać przede wszystkim osoby niepełnosprawne, bo one nie są w stanie pomóc sobie same. Jesteśmy my, sprawniejsi, winni tego, aby pomagać słabszym. I oto mam nadzieję, że dzięki naszemu wspólnemu dziełu ten obiekt będzie służył tak warsztatom terapii zajęciowej PROMY, jak również warsztatom terapii zajęciowej Praksedyny Mańskiej, jak również innym niepełnosprawnym, ponieważ ten obiekt ma cel nadrzędny, pomagać wszystkim niepełnosprawnym i służyć społeczności, nie tylko lokalnej, ale społeczności gminy Dopiewo i innych gmin na cele kulturalne. Obiekt jest bardzo duży, ponad 800 metrów kwadratowych. W tym obiekcie wszystkie różnice poziomów są dla niepełnosprawnych przyjazne. To jest platforma, którą może każdy niepełnosprawny na scenę samodzielnie wjechać. Podobnie są zainstalowane tego typu platformy w innych miejscach, gdzie różnica poziomów ma miejsce. Czy powinnam coś jeszcze powiedzieć? Nie chciałabym mówić za długo. Życzyłabym sobie, proszę Państwa, ażeby wszyscy, którzy będą tutaj uczestniczyć, czy to w warsztatach terapii zajęciowej, czy też w innych, jakichkolwiek zajęciach, zabawach, przedsięwzięciach, warsztatach, konferencjach, żeby wszyscy byli szczęśliwi i żeby ten obiekt łączył wszystkich w realizacji zadań, codziennych zadań wszelkich. Serdecznie Państwu dziękuję i teraz już oddaję głos naszej młodzieży.